Podobnie jak była matura prawdziwa przeprowadzana, młodzież będzie przychodziła tam powiedzmy co 5 minut 10 osób i będzie przychodziła do swojej sali lekcyjnej, będzie wiedziała, w której sali mają tą maturę. W sali będzie 15 osób, będą w odległościach wskazanych na tam około 2 metrów. Jak jest 15 osób w sali, to jest to możliwe do zrealizowania. No i oczywiście przy wejściu dezynfekcja rączek, maseczki na twarzy, będą pisać arkusze, które właśnie wydrukowaliśmy, przygotowaliśmy, i potem nauczyciele te arkusze będą sprawdzać i omawiać na lekcji. Także tak jakbyśmy chodzili realnie do szkoły. No tylko będzie wejście i wyjście oczywiście. Po kolei nie będą się spotykać, nie będą chodzić do szatni, tylko w ubraniach będą chodzić do sal lekcyjnych, tam na krzesełkach wieszać swoje ubranka i potem wychodzić bezpośrednio do wyjścia. Także nie będą wszyscy zaczynali o tej samej godzinie, tylko będzie to z opóźnieniem celowo, ponieważ no, te arkusze będą i tak przygotowane, nie będą mieć szansy porozmawiania ze sobą, także nie będą one, jak my mówimy, spalone. Każda klasa będzie zaczynała o innej godzinie, każda grupa tak naprawdę, bo klasa podzielona na pół, każda grupa będzie zaczynała o innej godzinie, tak? Będą przychodzić na konkretną godzinę, tam się meldować. Klasa zaczyna pisać, potem następna klasa, następna, 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 także będzie to troszeczkę przeciągnięte w czasie, no ale myślę, że wszyscy będą mieć identyczne warunki. Będzie wtorek, środa, czwartek, piątek. Po kolei polski, matematykę, język obcy, a potem wybrany przedmiot. Tylko jeden, no bo ze względu na te warunki, tylko jeden przedmiot wybrany będzie.